No, po raz kolejny, słuchajcie, tym razem coś ponownie na temat właśnie survivalu, czyli szkoły przetrwania, jak sobie radzić, prawda, w terenie, jak szukać żywności i tak dalej. Tak jak obiecałem wcześniej, bo ostatnio wam pokazywałem konwalię, żeby się po prostu nie otruć, prawda, żeby tam nie zatruć swojego organizmu. Tym razem wam pokażę, jak wygląda prawdziwy czosnek niedźwiedzi. Słuchajcie, bo też pierwszy raz się z nim spotykam. Tak wygląda kwiatek, tak zwany kwiatek owego, prawda, czosnku niedźwiedziego. A tak wyglądają liście. Słuchajcie, tego no nie można pomylić. Zapach jest tak intensywny, że sobie nawet nie zdajecie sprawy. Tak, słuchajcie, wali czoskiem. No zapach jest naprawdę niesamowity. No czuć go po prostu, słuchajcie, na hektary. Tu, nawet tutaj stojąc, no czuć po prostu ten zapach czosnku. Także zobaczcie, no hektaru czosnku niedźwiedziego. No idzie go przede wszystkim poznać po tym, że no zapach. Sam zapach, słuchajcie, wam dużo powie. Tak jak wcześniej wspominałem, to są właśnie, zobaczcie, tak zwane no kwiaty owego, prawda, czosnku niedźwiedziego. No i właśnie, no niby jest pod ochroną, prawda, tam. Także zobaczcie, jak to tutaj wszystko rośnie, całe hektary, zobaczcie. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, obok czego przechodzicie. On tam jest częściowo pod ochroną chyba, nie? Bo to chodzi o many z tego względu, że on jest, słuchajcie, 7 razy, sobie wyobraźcie, zwykły liść jest 7 razy silniejszy od naszego polskiego czosnku, 7 razy, a 20 razy jest silniejszy od antybiotyku. Tutaj widzę, szlachcica już się zajada tymi liśćmi. Także zrywa je na potęgę. Ostre, co? Pali? Ja bym sobie spróbował, ci powiem szczerze, nie wiem jak to. Teraz go przetestujemy. Kurde, ale wali, fuj! Czekajcie chwilę, szybko zmienię kamerę. Dobra, słuchajcie, próbujemy ten czosnek niedźwiedzi. No i co, jedziemy z koksem. O, ja cię pierdzielę. O, ja cię pierdzielę. Słuchajcie, jest petarda, naprawdę polecam spróbować. Zaraz robimy zapasy. Na kanapki jak najbardziej, słuchajcie, macie 100% natury. Ciebie nie widać, bo jest kamera nami skierowana. Także nic się nie bój. Co, pali się, co? Za dużo żeś. Aha, widzisz? Z tym trzeba uważać. Aż mu łzy poszły z oczu. O, nazbieramy sobie trochę i idziemy dalej w trasę, bo jeszcze mamy kilka miejsc do odwiedzenia. Ale mówię, polecam jak najbardziej. Czosnek niedźwiedzi. Niesamowicie wzmacnia wasz organizm, wyniszcza wszystkie bakterie w organizmie. Chociażby zobaczcie, słuchajcie, no na mnie, no. Trochę tego brzuszka już mi zleciało. Też wszystko dzięki ziołom i tak dalej, ziołolecznictwu, bo słuchajcie, jak moja waga zaczęła przekraczać 100 kilo, to sobie powiedziałem, że o nie, tak dalej być nie może, bo nie chcę wyglądać jak bambaryła jakiś. No i dzięki ziołom już 6 kilo w dół poleciało, także no jest gitara. Dobra, także trzymajcie się i do zobaczenia.